Siemaneczku, witam was w 22 odcinku z Caesar Game w Gothic 2 Noc Kruka. W tym odcinku w końcu udamy się na farmę Onaya, ponieważ miałem to już zrobić 2-3 odcinki temu, ale jeszcze postanowiłem się wybrać do lasu, po prostu zwiedzić nieco las. Tak też właśnie zrobiłem, oczyściłem las z potworków, jeszcze zabiłem bandytów, ogólnie no całkiem nieźle idzie. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do bitwy. Dlaczego? Dlaczego? Ostatnimi czasy chłopi mieli coraz większe problemy z polnymi bestiami. No dobra, Niektórzy z nich zostali nawet pożarci. Pożarci? Onar nie uznał tego za zabawne. Nie zapłacił żadnemu z nas przez cały tydzień. No bo ja festa jest słaby. Stopnia była to moja wina. Nie lubię typa. Teraz li chce, żebym zniszczył gniazdo tych stworzeń. No, sam to zrobię. Inni już porobili zakłady. Czy uda mi się przeżyć? Jest najemnikiem, a ma problemy z polnymi bestiami. No to jest dno, po prostu kompromitujesz najemników. Dobry z ciebie wojownik? Nieźle sobie radzę z mieczem, ale najlepszy jestem w łucznictwie. Ani nie jesteś dobry w mieczu, ani nie jesteś najlepszy w łucznictwie. Ciśniemy na gniazdo. Gdzie jest gniazdo? Wcześniej się pobiję i zobaczymy. Moglibyśmy spróbować razem. Moglibyśmy spróbować razem. Chcesz mi pomóc? Ale dlaczego? Ale dlaczego? Chcę się do was przyłączyć. A, więc to tak. Chcesz pokazać, jaki jesteś odważny? Dobrze. Spróbujmy pokonać bestie wspólnymi siłami. Nie jest to żaden problem. Zaatakujmy gniazdo. Teraz? Czy potrzebujesz się wcześniej przygotować? Nic nie potrzebuję. Mógłbyś najpierw wrócić na farmę. Teraz Chodź. Jest odpowiedni moment. No dobrze. Zobaczmy, co my tu mamy. Najpierw cię obiję, ziomuś. Teraz. Ponieważ ty i tak mi się nie przydasz, a i tak później będę się musiał rozwalić. A więc można wcześniej, można później po prostu cię rozpierdzielić, ziomuś, i póki co będę miał ciebie z głowy. Mam 150, co? 150 roślinek leczniczych. No, jest elegancko. Leś, nie wstawaj. No, sobie pośpij troszkę dłużej. Ja tutaj mam te polne bestie. Fajnie by było jakby po kolei je zganiać. I okej, tam chyba 3 polne bestie, więc jak najbardziej to nie jest dla mnie żaden problem. Dobra, jedna bestia mniej. No, idzie. No to chodź. A ty się nie przemęczaj, odpocznij sobie. Ja się wszystkim zajmę. Dobra. I ostateczna bestia. Chodź. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Co za gówno idzie tutaj, o. Dobra, pozabijam wszystkie bestie, a więc ziomuś, no. A więc to tutaj skończyli martwi wieśniacy. To obrzydliwe. Te obrzydliwe stworzenia powinny zniknąć z powierzchni ziemi. No zabijam je, jakbyś zauważył. Chwila. Wracajmy. Mógłbym ci pomóc w dostaniu się do naszej grupy, ale tego nie zrobię. Dlaczego? Jeśli powiem komukolwiek, że mi pomogłeś, no. obarczą mnie nowym zadaniem. Dobra. Rozumiesz, że to nie jest tylko mój kaprys, prawda? Ja i tak ci zapierdzielę. Z pewnością znajdziesz kogoś innego, kto ci pomoże. Trzeba ci będzie znowu przetrzepać skórę. Nie lubię, jak ktoś ze mnie żartuje. No chodź. Trzęsę się. A powinieneś. Jesteś ciotą. Dobra.
Tutaj znajdziemy miksturkę zręczności. Wyobrażacie sobie? Miksturka zręczności. To już druga nasza taka miksturka. Trzecią znajdziemy w gildii złodziei. Tam będzie dobrze ukryta w kufrze. Dobra, ja tutaj wszystko pozbieram. Złoto, mięsko, kopacze, kurde. Dobra. Wszystko? A nie, jeszcze złoto. Dobra, troszkę tych bestii rozwaliłem, troszkę tam doświadczenia na tym zyskałem. W każdym razie już mam 9 poziom, no myślę, że jest ok. Muszę się nauczyć w końcu otwierania zamków, ponieważ to jest niezbędna umiejętność w grze. W ogóle umiejętność otwierania zamków jest niezbędna w każdym RPG-u i nie mówię, że to tylko w Gothiku. No i właśnie tego się będę musiał nauczyć. Troszkę mięska kopacza pozbierałem, mamy tutaj jeszcze zajdywały krótki mieczyk. Tutaj mamy kilka strzał, krótki łuk. Oczywiście zbieram wszystko. I co? I to chyba tyle. O, co jest? A tak, tutaj są jeszcze polne bestie. I chyba tych polnych bestii nie zabijam ich? Zdawało mi się, że pozabijałem wszystkie w okolicy polne bestie. Ale jak nie, no to trzeba to nadrobić. Trzeba to naprawić. A tutaj znajdziemy kamienną tabliczkę, chyba że ją już zgarnąłem. Ale skoro tutaj nie byłem, no to przypuszczam, że nie. Nie no, kamiennej tabliczki to ja tutaj nie widzę. Może się zespiły, ponieważ właśnie zagadaliśmy z tym ziomkiem. Z tym ziomkiem, no w sumie nie z ziomkiem, no troszkę przesadziłem. Z tym petem, z łamasem, ale... najważniejsze, że się zespiły i że dzięki temu nieco doświadczenia nam podskoczyło. Tutaj też mamy kilka polnych bestii. Czy mi to tam pasuje jak najbardziej, ponieważ... troszkę doświadczenia dostajemy jednak za te polne bestie. 80 za jedną, no to jak na te polne bestie, przecież te polne bestie takie słabe są. Nie wierzę w to. Porażka życiowa. Dobra. Co jeszcze raz będę musiał to zrobić? Fuck. Wiedziałem, fucking wiedziałem. Czemu ja nie robię zapisów? Szkłydę. Przegrałem z jakimiś nędznymi potworami. To jest porażka na starcie. Dobra, kłydę. Ziomuś, już mnie nie wkurzaj. Zaraz ci obiję tą mordę. Facjatę. Chodźu, gnoju. Piedzielę. Dobra, zrobię to na szybko. Oczywiście troszkę poczepić. Z góry was przepraszam za tego faila, bo nie powinien się on wydarzyć w ogóle. W żadnym wypadku. No ale co zrobić? Taka już moja nieszczęsna właśnie przygoda, ponieważ no zawsze musicie coś spiedzielić, no tam powinna jedna podejść do mnie, podeszły dwie polne bestie, no i tak się to właśnie skończyło. Znowu jedno z tych przeklętych jedna bestia mniej. Dobra, raz, dwa to zrobię, tak jak powiedziałem, na spokojnie, szybko pozbieram te przedmioty,
i wracamy do odcinka, bo po prostu tracę tylko czas i nic więcej. Dobra, Ziomuś, jeszcze ci obiję to młode. Przykro. Nie lu. No i dobra, Ziomuś. Miksturka, oczywiście, miksturka jak najbardziej. Niczego tu nie znajdę. Trzeba znowu to zbierać wszystko, matko. Kto mnie wkurza? Dobra, zaraz trzeba zrobić zapis, bo... Jaki fail, no matko, ja dalej się nie mogę z tym pogodzić. O rany. Ja przecież, jak ja mogłem przegrać? Ja! Niczego tu nie znajdę. Słabo. Dobra. No ale to znak, że muszę... częściej nagrywać. Niczego tu nie znajdę. Bo chyba wypadłem z sprawy. Dobra, okej. A więc... tam już chyba wszystko pozbierałem, mam nadzieję, że wszystko pozbierałem. Tutaj zabrałem biały, krótki mieczyk. Tutaj jakieś mięsko, mięsko. Wszędzie mięska. Zbieramy mięska. Jakiś... gówniany mieczyk. Ciemne grzybki. Ciemnych grzybków nawet wcześniej nie pozbierałem, a więc teraz jest lepiej jeszcze. No i oczywiście ten krótki łuk. No i dobra, no już w sumie zrobiłem wszystko to, co zrobiłem wcześniej. A ciekawe, ile mi zajmie w ogóle odcinków, nagrywanie, przejście, przejście no tego, no Gothica 2, Nocy Kryłka, ponieważ kurde, dalej mam pierwszy rozdział, dalej jeszcze mam dużo misji, dalej mam tyle rzeczy po prostu do zrobienia. Dobra, powinienem zrobić zapis, ale już naprawdę się postaram i no nie będzie takich wpadek, że przegrywam z pełnymi bestiami. Kompromitacja pełna, chodź. Dobra, pozabijałem wszystko, można leczyć na tym następnym, o, mamy roślinkę lecznicą, zajebiście, tutaj jeszcze jedna, tego save'a też chyba dobrze by było zrobić już, ciekawe czy tam dalej się też się zespiły się gdzieś, nie widać przynajmniej, a więc chyba tylko wokół, no wokoło tego gniazda. A więc też tutaj wokół tego gniazda pozabijam wszystkie. Jeszcze pozbieram te roślinki lecznicze. Tutaj mamy właśnie posążek i nosa. Wypadałoby się pomodlić, ale to też chyba nie teraz. Dobra. Chodź. No, biegnij na pełnej, chodź. Pierdziele, w końcu już tutaj będę mógł się zabrać za następne rzeczy, a nie polne bestie. Polne bestie polnymi bestiami, ale to już powinno być z nami. Jak ja mogłem przegrać? Dalej się nie mogę pogodzić z porażką, no. Czy tutaj coś znajdę? Chyba nic nie znajdę, a więc dobra. Wiecie co, może jeszcze wejdę na to coś. Nie wiem. Może tutaj coś znajdziemy na tym czymś.
No wiecie, lubię zwiedzać, więc mamy jakąś roślinność, nie ma nic. Nie ma nic, a więc przynajmniej się upewniłem, że nie ma nic. Chociaż tutaj? Nie. Dalej nie ma nic, a więc okej. Olać to i lecimy dalej. Dobra, co, jeszcze raz? Gostka, pochlastamy. A, gdzie jest gościu w ogóle? Poszedł już gdzieś. Wymiękł. Gościu totalnie, no w sumie nie dziwne. Dobra, ja tutaj strzelę, może zapis. I tutaj mamy sentenzę, który będzie chciał od nas wyciągnąć 50 sztuk złota. A ty gdzie się wybierasz? Damy mu 50 sztuk złota, on jest spoko. Później go i tak przytrzepiemy. Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. No dobra. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. No. Spójrzmy, co my tu mamy. O, złoto. A, złoto. Niebezpiecznie jest nosić przy sobie złoto. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki, nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne rozwiązanie, prawda? Mhm. Dobra. No, i jak tam interes? Niewiele osób ostatnio tędy przechodzi, ale jak dotąd wszyscy płacili myto. Dobrze, spoko. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Chcę się do was przyłączyć. Chcę się do was przyłączyć. Świetny pomysł. Rozumiesz chyba, że najemnicy będą musieli zdecydować, czy chcą, byś się przyłączył, czy też nie. Czy będziesz głosował na tak? Właściwie czemu nie? 50 sztuk złota to chyba niewygórowana cena za pozytywny głos, nie uważasz? No i okej. Mamy głos jego zapewniony, chociaż no tutaj tych głosów całkiem sporo będziemy. No kurde, od każdego chcę tutaj ten głos zebrać, no. Na przykład na pewno oddaję, na pewno nie dostaniemy głosu pozytywnego. Ponieważ ta paczka bagiennego ziela. O, tutaj będzie już gadka. Spójrzcie na niego. O, czarnego Teola zabija. No i brawo, pójdę zabijać czarnego Teola, przyjdę. Ze skórą oczywiście. No. Naprawdę nie mój problem. Czego chcesz? Czego chcesz? Chciałbym obejrzeć farmę. Nie zaglądaj do budynku po lewej stronie. Siedzi tam Sylwio i lepiej mu teraz nie przeszkadzać. Jest w nie najlepszym nastroju. No, to jeśli zobaczy takiego słabe usza i to jeszcze nie pracującego na farmie, może chcieć wyładować na nim swoją złość. Sylwia też skopię później. Wiadomo już, komu można ufać. Chciałbym obejrzeć farmę. Kim jest Sylwio? Kim jest Sylwio? To nasz następny przywódca, jeśli chcesz znać moje zdanie. Jeżeli zamierzasz go prosić o to, by pozwolił ci się do nas przyłączyć, to jeżeli lepiej o tym zapomnij. Przecież nie mogę mu pomagać. Nawet pastuch byłby z ciebie marny. Chyba przywalę ci w młode. No, no, no. Słyszę o tym po raz pierwszy. Chcę się przyłączyć do Lee. Jak bo tak dalej pójdzie, ludzi. To wkrótce Lee nie będzie miał tu nic do gadania. Co masz na myśli? Każe nam tu tylko siedzieć i nic nie robić. Od czasu do czasu mamy tylko postraszyć kilku wieśniaków. I tyle. Sylwio zawsze powtarza, że najlepszą obroną jest atak. I ma do cholery rację. O, tu akurat. Troszkę. Chyba przywalę ci mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Do tej pory byłem miły, nieprawda? Chyba przywalę ci w młode. No być tego pewny. Załatw go! Nie daj się! Wal! No.
dobra. To było niezłe. A, dawaj ten kiepski tasak, dawaj gulasz, dawaj złoto i dawaj też skręcie. Przywaliłem mu w mordę, jestem zadowolony. Bezmienny. Jest to tak. Oje. A dobra. Zabiłem rzeźnię na farmie, no kurde, dużo do tego nie było trzeba. Jeszcze Roda skasujemy. Jeszcze zobaczymy. No już dobrze. No już dobrze wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Sam by na to nie wpadł. Chciałbym zostać najemnikiem. Co ty na to? Słyszę. Rób sobie co chcesz. Myślisz, że ja mam lepiej. Dobra, teraz, teraz kurde z Rodem powalczymy. No i nie wiem, czy będę w stanie jego miecz udźwignąć w ogóle. To naprawdę nie mój problem. Co słychać? Czego ode mnie chcesz, mięczaku? Co, mięczaku? Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć broń dwuręczną. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. Jestem raczej silny. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. No, no. Jestem raczej silny. Jestem dość silny. Nonsens, nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby mój. Dobra, powiedziałem, że jestem wystarczająco silny. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający! Zaryzykujesz zakładzik? Jak najbardziej. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Naprawdę? Ile chcesz przegrać? No cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle? Jasne. Jasne. Niech no spojrzę. Nie wiem już, w co. Proszę. W porządku, zobaczmy, na co cię stać. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi siła na kogoś, kto miałby tyle krzepy. A widzisz tego blicka? Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. A teraz oddaj miecz. Raczej nie. Raczej nie. Słucham? Chyba zatrzymam go na jakiś czas. Zaczekaj no, skurczy byku. Myślisz, że ja mam lepiej? O, weź, że wiedział o tym wcześniej. Dobrze, tak trzymaj. Nie no, ale założyło mi gówno, a nie mieć. Nie pozwól na to. Dobra, bo tutaj są owce, ja nie chcę zabić owce. Ja z nim mogę przegrać, bo... Dasz sobie radę. Nie trzeba. A niech to. Bo kurde, nie mam swojego miecza długiego. Dobra. Wygrałem jakoś, ostatecznie. Miał właśnie mięsko kopacza, okej, a więc jest dobrze. Ja tutaj muszę wrzucić swoje miecze i w ogóle, bo... Nie, ja chcę zwykły. Miecz Roda, gdzie jest ten miecz Roda? On jest taki kiepski. O, spójrzcie tylko na niego. Nie próbuj tego ponownie. No i dobra. Jeszcze Roda. Chwila. Dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Chcę się przyłączyć do najemnika. A masz, może oddasz mi miecz? Może najpierw oddasz mi miecz, co? Dokładnie. A czy byś czy mógł nauczyć? Jestem nie z gorszym wojownikiem, co nie znaczy dobrym nauczycielem. Ale miecz. Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać podstawy walki tą bronią. Pod warunkiem oczywiście, że mi zwrócisz mój miecz. Nie, dobra, trzymaj ten miecz. Proszę, oto twój miecz. Kurde, mogłem czas później. Najwyższy. Mogłem później, ale co mi tam. Chcę się przyłączyć do najemników. Już nie będę taki debilgowy. Temu? W porządku, nie chowam urazy. Dobrze walczysz, a to jest najważniejsze. Bójki między przyjaciółmi to tutaj normalka. Przyzwyczaj się.
Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Czy mógł... Jestem niezgorny, chociaż pewnie... No i dobra. Może mnie nauczyć. Walki bronią dwuręczną, jest okej. Mamy jego poparcie, mamy wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Teraz wybiorę się po prostu pomodlić za stówkę. Ponieważ tam jakiś bonusik zawsze dostaniemy, też zawsze będzie elegancko. Fajnie by było, jakbym dostał zręczność, ponieważ tam mi brakuje jeden punkcik zręczności do łuku nowego. No i wiadomo, no tam chcę osiągnąć tutaj, to znaczy na 100% zabędę te 60 punktów zręczności w tym rozdziale, ale no wiecie, to i tak trzeba jakoś podziałać. No i co, znowu po nocy chodzę. Co ja mam za mapę, to ja nie wiem. Co to jest za mapa? Skąd ja w ogóle ją wytrzesnąłem? Co to jest za mapa? Skąd ja ją mam? Chwila, moment. Gdzie są mapy? Dostała. A jest mapa. Mapa Nefariusa, tak. Nie wiem, od Nefariusa mam mapę. No i dobra, możemy się pomodlić już. Modl się. Twoja siła. Jakbym czytał, to też bym dostał siłę. Siły bym nie chciał póki co. Siła, masa, moc i tak dalej, ale no nie jestem póki co siłą zainteresowany, wolę zręczność. Jeszcze raz, nie wiem, czy to jest losowe po prostu, czy też nie. Jak dostanę teraz siłę, to się nie obrażę i po prostu będę grał z tą siłą. Dobra, już jest, nowy dzionek, elegancko, bezimienny, pomódlcie się. Zręczność, no i fajnie, czyli to nie jest jednak losowe. Znaczy, czyli to jest właśnie losowe, mam łuk, już taki spoko łuk, po prostu wygląda nawet nieźle. Właśnie, no powinienem grać takim właśnie myśliwym. Ale w returningu już sobie tam popykam myśliwym. Tutaj właśnie się skupię na takim multi gościu. Po prostu, dlaczego w returningu myśliwym? A tutaj właśnie u Bosspeya, ponieważ ja lubię polować ogólnie, ale tutaj nie mamy tego celownika. W returningu już mamy ten celownik taki, że nie strzelamy z automatu, tylko musimy włożyć coś więcej. Taki celownik jest mega fajny. Dobra, no nie wiem, nagrywam króciutko, ale chyba będę kończył odcinek, taki króciutki odcinek, co o tym myślicie, nie wiem, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam tutaj mnóstwo ludzi. Odłóż broń! Odłóż broń. Wreszcie tę przeklętą broń? Nie wiem, no mógłbym coś tutaj jeszcze zrobić, jakąś rzeźnię. Uważaj! Sprawdzimy, jak mi pójdzie z najemnikiem. Uważaj! Cholera, to bolało! Dobra, i to będzie tyle. Nie przestawaj! Co? Dobra, chodź. Nie, no to bez sensu. Po co ja z nim walczę, to ja... Nie wiem, no. Kurde, nie chcę mi się i tak. Masz tutaj pocisnąć cię z tą bufa. Dostałem baty. Dobra, koniec. Dzięki za obejrzenie tego 22 odcinka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.